ciekawy sposób ominięcia ponownych odwoławczych badań psychologicznych kierowców WOMP, szczególnie jak dostałeś orzeczenie negatywne w tym ośrodku. Według mnie to jest nawet sposób tak zwanej ostatniej szansy, ale uczciwie powiem, że no nie mam za bardzo na ten temat zdania, natomiast sam patent polega na szybkim uzyskaniu skierowania na kolejne badania do jakiejkolwiek innej pracowni psychologii transportu i musisz to zrobić, zanim poprzednie negatywne orzeczenie dotrze do Wydziału Komunikacji i będzie podstawą zabrania prawa jazdy. Teoretycznie masz na to 2 tygodnie według tejże ustawy. A chodzi o to, że tyle pracownia, która uwaliła cię, która dała ci negatywne orzeczenie, ma czasu na wysłanie tego negatu do Wydziału Komunikacji. Zacznę tradycyjnie od zapytania internautki. List troszeczkę skróciłem, był bardzo emocjonalny. Generalnie chodziło o to, że gość, który w ogóle nie pił, miał jakiś przypadkowy wypadek, został uwalony pod domniemanym pretekstem nadużywania kiedyś alkoholu. Mąż jeździ od 25 lat, nigdy wcześniej nie miał wypadku, ani mandatu, nie pije alkoholu i niedawno po wypadku z motocyklistą dostał wezwanie na badania psychologiczne dla kierowców i ponieważ jest wrażliwym człowiekiem i strasznie przejął się tym wypadkiem, chciałam, żeby jak najszybciej te badania miał za sobą. Od razu po wezwaniu udał się na badanie do pani psycholog w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. No, nie przygotował się do tych badań, obydwoje myśleliśmy, że jest to zwykła procedura po takiej sprawie. I niestety nie zaliczył testów, aczkolwiek po powrocie wydawało mu się, że wybrał w większości dobre odpowiedzi, jest w końcu błyskotliwym i inteligentnym facetem. No, wykonałem w związku z tym kilkanaście telefonów, aby dowiedzieć się w tej sprawie. I normalna procedura jest taka, że kiedy się odwoła, zostanie mu przydzielony inny psycholog, ale dokładnie z tego samego ośrodka. Czyli kolega z pokoju obok tej pani psycholog, o której już był. Może błędnie oceniam sytuację, ale jakoś nie chce mi się wierzyć, że kolega po fachu z jednej pracy podważy opinię koleżanki, która wydała ją wcześniej. No i w sumie tutaj wydaje mi się, że internautka jednak ma rację. Doszłam do wniosku, że lepiej będzie, jak mąż zrobi badania w całkiem innym ośrodku, niezależnym i niewspółpracującym z tamtym. Dostałam taką podpowiedź właśnie z innego ośrodka badania kierowców, że powinien się udać do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miasta i poprosić o ponowne skierowanie. Żeby to sprawdzić, zadzwoniłam do Wydziału Komunikacji i rzeczywiście dostałam informację, że można przyjść z decyzją na drugi dzień do nich. Natomiast ta decyzja, to orzeczenie negatywne od pani psycholog dotrze dopiero po 2 tygodniach, prawda? Po ustawowych 2 tygodniach. Poradzili mi, aby się nie odwoływać, wezmą decyzję, ja dostanę nowe skierowanie. Ponoć to jest zgodne z procedurami administracyjnymi i wtedy mogę się ponownie udać na badania psychologiczne dla kierowców do całkiem innego ośrodka. Pytanie się nasuwa, ile takich badań można przejść, czy jeżeli znowu nie powiedzie mu się na testach, to zabiorą mu na zawsze prawo jazdy. No przepraszam, chaos w tym liście. Jest to dla nas bardzo stresująca sytuacja, nie wiem co powinno się robić. Po zapoznaniu się z tematem, wysłuchaniu pana odpowiedzi, mam poważne wątpliwości, czy to rozwiązanie jest dobre, odwoływać się czy nie. No, czy zrobić tak, jak radziła urzędniczka z Wydziału Komunikacji. W urzędzie sprawa wygląda tak, że teoretycznie, gdyby mąż się nie odwołał, to po decyzji psychologa, która zostanie dostarczona w ciągu 2 tygodni, zostanie mu to prawo jazdy odebrane. Natomiast jednak wcześniej, jeżeli zgłosi się do urzędu, dostanie następne skierowanie, wtedy ma się możliwość udać do innej placówki i wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem z powodów, których pisałam wcześniej. No mi się też tak dokładnie wydaje, że no, pójście do jednej placówki jednocześnie, że tak powiem, padającej i odwoławczej, jest to troszeczkę takie no, małe nieporozumienie. I jeżeli zda te testy w innej placówce, to prawo jazdy zostanie oczywiście mu
przyznane z powrotem. Mam czas przygotowania się do testów, no i bardziej na spokojnie można do nich podejść. No, reasumując to wszystko, jaka jest moja opinia? Sprawa jest taka trochę nietypowa, bo dotyczy jedynie osób, które od razu podchodzą do psychotestów za alkohol, za wypadek, czy tam za coś innego. Nie zwlekają miesiącami, prawda? Natomiast generalnie nie mam wystarczającej wiedzy, aby ten sposób polecić, czy nie. Czyli jeżeli go używasz, to wyłącznie na własną odpowiedzialność. No, miej świadomość, że kolejne orzeczenie psychologiczne też może być negatywne, szczególnie jeżeli no, trafisz na psychologa, który był w jakiś sposób związany poprzednio z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. No, w przypadku pozytywnego urząd dostaje dwa sprzeczne orzeczenia. No, pewnie to pozytywne dostaje wcześniej, ponieważ jesteś śpieszący i nie czekasz, nie wysyłasz to pocztą. No i jak ma te dwa sprzeczne orzeczenia, to coś z tym fantem również musi zrobić. Natomiast jeżeli ci się udało, no to gratulacje, napisz o tym w komentarzu do tego wideo. Można by powiedzieć, że tonący brzydko się chwyta, ale wierz mi, no, jest to jakaś szansa dla ciebie, zawsze jest to jedno podejście więcej, nie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. No, a jak dostaniesz negat, to zawsze od tego drugiego, czy nawet trzeciego, teoretycznie mówię, odwołać się możesz. No, prywatnie uważam, że lepiej wcześniej zrobić jakieś rozpoznanie rynku, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć, wybrać jakąś placówkę, którą dewizą nie jest tak zwana rzeź niewiniątek. Cóż ci mogę więcej powiedzieć? Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku.